Cześć, witam Was wszystkich na webinarze dotyczącym narzędzia do automatyzacji, jakim jest Robot Framework. Poczekamy jeszcze chwileczkę, może minutkę, może dwie, a słychać i nawet widać. Poczekamy sobie może z dwie minutki jeszcze, bo widzę, że dużo ludzi jeszcze dołącza do spotkania, więc dajmy szansę tym, którzy na ostatnią chwilę do nas dochodzą, tak żebyśmy wszyscy zaczęli razem. Co tam u Was? Generalnie ciężki czas, więc webinar z domu, nie za bardzo można wychodzić, także webinar dzisiaj prowadzę z domu. Bardzo się cieszę, bo od paru miesięcy nie miałem okazji prowadzić żadnych webinarów, także bardzo się cieszę, że mogę tu z Wami być. Słuchajcie, takie pytania nietechniczne. Mamy tutaj ze sobą Magdę, która będzie Wam odpowiadała na pytania takie nietechniczne w trakcie webinaru, a na takie pytania techniczne ja odpowiem na koniec. Jeśli zostanie nam trochę czasu, to ja odpowiem na koniec. Możecie je zadawać w trakcie spotkania, ale odpowiem na koniec, żeby się nie wybijać z rytmu. Zwykle tak robimy i tak wychodziło lepiej. Nawet nie zacina, bardzo dobrze, że nie zacina, bo ostatnio są problemy z różnymi programami do pracy zdalnej, do komunikacji zdalnej. Wszyscy się przerzucili teraz na to i wiemy, że ostatnio były problemy, więc gdyby coś tam ścinało, gdyby też były jakieś opóźnienia, to dajcie znać, tak żebym wiedział, żeby tam wolniej okna przewijać. Ponieważ dzisiaj, może zacznijmy, opowiemy sobie co nieco na temat narzędzia, jakim jest Robot Framework. I ja mam taką zasadę, że nie lubię dużo opowiadać, wolę pokazywać rzeczy, więc dzisiaj głównie zajmiemy się kodem. Prezentacja będzie tylko króciutka i potem przejdziemy do części praktycznej, bo chciałbym Wam pokazać takie rzeczy, które na projekcie, na którym teraz pracuję, gdzie pracujemy właśnie w oparciu o Robot Frameworka, takie rzeczy, z którymi mieliśmy jakieś problemy, rzeczy, które stanowiły dla nas jakąś trudność, zwłaszcza na początku, i które te problemy rozwiązaliśmy i chciałem pokazać w jakiś sposób i przy okazji pokazać Wam, czym jest Robot Framework, jak się tego programu używa, tego frameworku, jak się używa, jak można sobie tym ułatwić pracę i zastanowimy się, dla kogo ten framework jest, kiedy powinniśmy go używać, kiedy nie powinniśmy go używać. Więc zacznijmy krótką prezentację. Zaczniemy od części teoretycznej, krótkiej prezentacji i potem przejdziemy do części praktycznej, w której opowiemy sobie o prostych operacjach, które możemy wykonać przy pomocy Robot Frameworka na stronie jCommerce. Potem przejrzymy sobie zmienne w robocie, jak stworzyć pętlę, jak stworzyć słownik, jak tymi zmiennymi zarządzać. Potem sobie przejrzymy, jak zrobić, nie pętlę, tylko listy oczywiście, jak zrobić listy, jak zrobić słowniki w robocie. Potem sobie zobaczymy, jak zrobić pętle i z jakich pętli możemy skorzystać w Robot Frameworku. I na końcu utworzymy własną bibliotekę przy użyciu języka Python, która pomoże nam rozszerzyć możliwości Robot Frameworka. I pokażę Wam, jak takimi bibliotekami zarządzać, bo nie jest to, jest tam parę takich sztuczek, które mogą utrudnić pracę w początkowej fazie zajmowania się Robot Frameworkiem. Czym jest Robot Framework? Narzędzie do automatyzacji na licencji open source, oparte o architekturę słów kluczowych. Co to znaczy? Mamy tutaj malutki screen z przypadkiem testowym, który otwiera stronę internetową, wpisuje coś w pole search i sprawdza, czy ta wpisana wartość wyświetliła się prawidłowo. Robot Framework pozwala nam, jest takim jakby, Robot Framework jest zbudowany głównie na języku Python i każde słowo kluczowe, które w nim jest zbudowane, to jest reprezentacja jakiegoś kodu w Pythonie. I Robot Framework pozwala nam z takimi gramatycznie poprawnymi zdaniami opisać jakieś funkcje wewnątrz kodu, po to, żebyśmy mogli wygenerować te nasze przypadki testowe w sposób zrozumiały dla osoby nietechnicznej, w sposób zrozumiały na przykład dla klienta, któremu wysyłamy raport. Jak widzimy, tutaj mamy po prostu gramatycznie poprawne albo mniej lub bardziej gramatycznie poprawne zdania w języku angielskim, tak? User has access the website, user clicked search button.
Więc w ten sposób na tym bazuje Robot Framework, że cały kod jest pod spodem, cały kod jest ukryty, a my używamy właśnie tych słów kluczowych będących takimi logicznymi interpretacjami tego kodu, tak? User has access the website, user click the search button. I na tej podstawie budujemy nasze przypadki testowe. Podstawowe biblioteki, które potrzebujemy do współpracy z robotem, część z nich sobie dzisiaj troszeczkę omówimy, ponieważ oczywiście no, mamy ograniczony czas do mniej więcej godziny, więc mamy czas ograniczony do mniej więcej godziny, także nie zdążymy sobie opowiedzieć wszystkiego o robot frameworku, także musiałem obciąć te informacje do tych informacji najważniejszych. Mamy bibliotekę built-in, to jest biblioteka, która zawiera podstawowe słowa kluczowe, pozwalające nam na tworzenie zmiennych, na zarządzanie tymi zmiennymi, na porównywanie zmiennych, takie podstawowe interakcje z robot frameworkiem. Biblioteka collections, która służy do zarządzania listami i słowami i słownikami. Bibliotekę screenshot, która pozwala tworzyć screenshoty z aplikacji, którą będziemy testować. Bibliotekę string, która pozwala nam zarządzać w rozbudowany sposób zmiennymi typu string, formatować stringi, porównywać je ze sobą i tak dalej. I operating system, czyli biblioteka, która pozwala nam tworzyć pliki, zamykać pliki, otwierać, nadpisywać, przepisywać i tak dalej. To są biblioteki wbudowane w robot frameworka, które wystarczy zaimportować. Mamy też biblioteki, które będziemy musieli doinstalować, czyli Selenium Library, Appium Library i Data Driver. To są trzy biblioteki, które służą do automatyzacji, które mniej więcej sobie dzisiaj opiszemy. Głównie zajmiemy się Selenium Library, ponieważ ja głównie piszę testy automatyczne do aplikacji webowych. Troszeczkę sobie wspomnimy o Appium Library i dosyć dokładnie omówimy sobie bibliotekę Data Driver, która pozwala nam na utworzenie testu, który na podstawie danych wejściowych wygeneruje nam jeden przypadek testowy, który podając mu różne dane, będzie się uruchamiał z różnymi wynikami. Będzie nam na podstawie po prostu dostarczamy na przykład 10 zmiennych i na podstawie tych 10 zmiennych ten sam test wykonuje się 10 razy. Czyli bardzo, bardzo przydatna rzecz i przejdźmy do części praktycznej, ponieważ myślę, że po to tutaj przyszliście wszyscy, żeby zobaczyć coś praktycznego. Przede wszystkim mamy 7 plików, które przygotowałem dla celów tego webinaru, żeby móc wam więcej pokazać, ponieważ gdybym miał teraz pisać wszystko na żywo, to przeszlibyśmy może przez 1/3 tego. Zacznijmy od tego, używam programu PyCharm do współpracy z Robot Frameworkiem. Tutaj zaraz file settings. Zainstalowane mam wtyczki IntelliBot, to jest jedna wtyczka, która jest nam potrzebna, żeby współpracować z Robot Frameworkiem, i Robot Framework Support. To jest druga wtyczka, która jest nam potrzebna do współpracy z robot frameworkiem. Chodzi o to, żebyśmy podczas pisania tych słów kluczowych mogli sobie, żebyśmy w trakcie pisania słów kluczowych mogli sobie mieli podpowiedzi w kodzie, tak? Czyli na przykład, jeśli chcę otworzyć przeglądarkę, użyć słowa kluczowego Open Browser, to PyCharm podpowie mi, że istnieje takie słowo kluczowe jak Open Browser właśnie dzięki tym dwóm wtyczkom. I dodatkowo mamy doinstalowane w interpreterze, mogę wam pokazać, Appium Library, Data Driver i Selenium Library. Doinstalowałem też Selenium 2 Library. Selenium 2 Library to jest biblioteka, która jest już nieużywana. Ją zastąpiło Selenium Library, ale biblioteka Selenium 2 Library dalej istnieje po to, żeby móc przerzucić projekty, które były napisane w tej starszej wersji do wersji nowszej. No i oczywiście musimy mieć zainstalowanego robot frameworka. Pliki, które mają zacząć się w robot frameworku, pliki, które chcemy, żeby powstały jako pliki robot frameworka,
muszą mieć rozszerzenie .robot, tak jak tutaj widzicie po lewej stronie, mam nadzieję, że tekst jest dosyć wyraźny, ponieważ kod mogę przybliżyć, jeśli byłoby zbyt mały kod, ale tej części nie jestem w stanie przybliżyć. I teraz tak, w pliku robotowym, tak możemy tak określić, w robot framework'u mamy 4 kategorie, z których korzystamy. To są ustawienia, zmienne, słowa kluczowe i testy. W ustawieniach importujemy wszystkie biblioteki, które są nam potrzebne. Tutaj był taki problem, że Selenium Library nie podpowiadało właśnie tych słów kluczowych, dlatego ręcznie musieliśmy zaimportować tutaj wszystkie biblioteki, które wchodzą w skład Selenium Library, po to, żeby mieć te podpowiedzi w kodzie. Więc w ustawieniach importujemy wszystkie biblioteki, których potrzebujemy, które musimy zaimportować, a także wszystkie inne pliki, z których będziemy korzystać. W dalszej części pokażę Wam dokładnie, o co chodzi, ponieważ możemy też importować tutaj inne pliki zewnętrzne z robota. W kategorii variables podajemy zmienne globalne. W naszym przypadku jest to link do strony jCommerce, typ przeglądarki, który będziemy otwierać, pokazane miejsce, gdzie jest silnik tej przeglądarki umiejscowiony na naszym dysku i jakiś XPath, do którego będziemy oczekiwali, żeby sprawdzić, czy przeglądarka się załadowała. Trzecią kategorią, którą używamy w robot frameworku, to są słowa kluczowe. Tutaj możemy deklarować swoje własne słowa kluczowe na podstawie tych wbudowanych. Czyli tutaj stworzyłem sobie słowo kluczowe user has access the website i użyłem słowa kluczowego open browser oraz słowa kluczowego wait until element is visible. I jak sobie wejdziemy w Open Browser, widzimy, że tutaj jest dokumentacja, jest bardzo obszerna w komentarzach w robocie, więc polecam z niej korzystać, jeśli tylko nie rozumiecie, jak któraś część działa. Jest to dużo bardziej rozbudowana jest ta dokumentacja niż dokumentacja dostępna na stronie robota. I widzimy, że mamy tutaj kod w Pythonie, który się wykonuje w tle, kiedy wywołujemy to słowo kluczowe, tak? Więc na pewno łatwiej zrozumieć jest komendę Open Browser niż cały tutaj skomplikowany kod, który wykonuje się pod spodem. Więc też Robot Framework na pewno jest dobry dla osób, które zaczynają się uczyć programowania, dla osób, które na przykład mają problem z poznaniem pierwszego języka programowania. Taki robot może być takim elementem przejściowym dla takiej osoby na przykład, albo tak jak w naszym przypadku, gdzie klient wymagał wręcz BDD i przypadków testowych pisanych w taki sposób, żeby mógł je zrozumieć, dlatego też zdecydowaliśmy się na wdrożenie na projekcie tego robot frameworka. Padło pytanie, na które odpowiem, bo i tak zaraz o tym bym mówił, dlaczego są różne kolory, ponieważ tak, słowa kluczowe są podpowiadane na żółto, zmienne na zielono, zmienne globalne, a zmienne, które podajemy generalnie na fioletowo, ponieważ dla robota pojedyncza spacja jest kontynuacją danego słowa kluczowego, tak jak mamy tutaj user spacja has spacja access spacja the website, pojedyncza spacja jest rozumiana jako jedna wartość tekstowa, a po podwójnej lub poczwórnej, to zależy od konwencji, możemy podać podwójną, poczwórną, potrójną spację. Generalnie, kiedy jest więcej niż jedna spacja, to znaczy, że tworzymy już jakieś dodatkowe, podajemy na przykład parametry do słowa kluczowego, tak? Tak to wygląda w robot frameworku, że pojedyncza spacja oznacza, że dalej kontynuujemy to słowo kluczowe, a po podwójnej spacji podajemy do niego parametry. Jak sobie otworzymy jeszcze raz Open Browser, tak, mamy tutaj URL, browser i executable path, mamy te zmienne, podajemy, tak, dwie pierwsze możemy podać, dlatego że są na swoich miejscach, executable path musimy podać z nazwą zmiennej, ponieważ jest ona, pomijamy kilka zmiennych, więc musimy ją podać z nazwą. I teraz ostatnia zakładka, która nas interesuje, czyli przypadki testowe. Przypadki testowe buduje się podobnie jak słowa kluczowe, czyli mamy jakąś nazwę i potem podajemy serię słów kluczowych, które chcemy wykonać w ramach danego testu.
Czyli w naszym przypadku korzystamy ze słowa kluczowego User has access the website, potem korzystamy ze wbudowanego słowa kluczowego title should be, czyli sprawdzamy tytuł strony i zamykamy przeglądarkę. Możemy użyć tutaj gierki nowych given, when, then, and i tak dalej, albo możemy w ogóle całkowicie pominąć wszelakie dodatkowe informacje, albo możemy użyć też znaczników setup i teardown, które sugerują, co dzieje się jako setup w teście, co dzieje się jako po zakończeniu testu. Tego będziemy używali w następnym pliku, który Wam pokażę w troszeczkę bardziej rozbudowany sposób. Więc teraz uruchommy ten kod i zobaczmy, co się stanie. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Przeglądarka się uruchomiła, się strona jCommerce. I tytuł się zgadzał, więc strona została zamknięta. I teraz wykonuje się drugi test case, czyli po raz kolejny otwiera się nam przeglądarka. Wchodzi nas, ładujemy, czekamy, aż się strona załaduje i zamyka się przeglądarka, czyli dwa nasze testy się wykonały. Prawidłowo zostały testy wykonane. Z dużą zaletą robota jest to, że automatycznie zostają wytworzone raporty. Raporty wyglądają w taki sposób. Tutaj jest kilka błędów na początku związanych z tym importem tych bibliotek z Selenium, które musiałem zaimportować po to, żeby mieć te podpowiedzi w kodzie. Niestety to powoduje powstanie takich błędów w logach. No jest to mała uciążliwość, ale myślę, że będziemy mogli z tym żyć. I teraz tak, mamy tutaj nasz plik 0 check page loaded, mamy testy, które się wykonały i jak zobaczycie tutaj w pierwszym teście mamy wszystko nazwane jako keyword, może troszeczkę przybliżę, mamy wszystko nazwane jako keyword, a w tym drugim teście użyliśmy tych znaczników setup i teardown, dzięki temu mamy określone tutaj w logach, co jest setupem, co jest teardownem. I po kolei jak sobie otworzymy tutaj, będziemy sobie otwierać kolejne poziomy zagnieżdżenia tego kodu, to zobaczymy, że są kolejne słowa kluczowe, które wykonaliśmy. Tak, mieliśmy given, user has access the website i w środku mamy open browser, wait until an element is visible, także wszystkie słowa kluczowe we wszystkich poziomach zagnieżdżenia, które użyliśmy, w tych logach się pokazują. Możemy się też przełączyć na raport, taki całościowy z wszystkich testów. W tym raporcie też możemy sobie zobaczyć pojedyncze przypadki testowe, które się wykonały. Jest też wygenerowany plik output XML, który pokazuje ten output po prostu w postaci pliku XML. Więc, że tak powiem, raporty w Robot Frameworku są dosyć dobrze napisane. Domyślne można jeszcze tam prawdopodobnie poprawić jakimiś dodatkowymi bibliotekami, ale te domyślne raporty są, myślę, dosyć ładne. I też w konsoli pojawia nam się tutaj informacja, że nasze testy przeszły. W przypadku niepowodzenia generują się też screenshoty z aplikacji domyślnie, także myślę, że jest to całkiem, narzędzie jest dosyć kompleksowe, że tak powiem, ale ma kilka takich rzeczy, które mi osobiście czasem przeszkadzają, ponieważ tak jak widzicie, nie jest to nakładka na Pythona, tak? Nie jest to nakładka na Selenium, która pozwala nam rozbudować Pythona, jest to coś zupełnie innego. Tak naprawdę w Robot Frameworku, jeśli się decydujemy na Robot Frameworka, to wchodzimy w zupełnie inny świat niż Python i biblioteka Selenium Library dla Pythona, więc trzeba być tego świadomym, że to jest po prostu coś zupełnie, zupełnie innego. Plus jest taki, że nie wymaga znajomości tak naprawdę Pythona, żeby działać w Robot Frameworku, ale przydaje się, żeby móc sobie swoje własne biblioteki dopisać. Często też w ofertach pracy pojawia się po prostu Python plus Robot Framework. Nie wiem jak teraz, wiem, że jeszcze parę miesięcy temu dosyć sporo takich ofert było. Zawsze jest to coś fajnego, co sobie można w CV wpisać. Drugi plik, który dzisiaj przygotowałem dla Was, to jest podobna rzecz, którą zrobiliśmy poprzednio. Czyli też wchodzimy na stronę. Tym razem zrobimy sobie troszeczkę bardziej rozbudowany przypadek testowy, ponieważ otworzymy stronę jcommerce.pl
klikniemy tutaj w wyszukiwarkę i wpiszemy jakąś informację tutaj w wyszukiwarkę i sprawdzimy, czy ta wartość, którą wpisaliśmy, sprawdzimy, czy jest prawidłowa. Teraz tak, jak widzicie, mamy tutaj tylko test cases i settings, ponieważ w robocie nie musimy wszystkiego mieć w jednym pliku. Tak jak tutaj mieliśmy wszystko, słowa kluczowe, zmienne, ustawienia w jednym pliku, możemy sobie to rozbić na wiele różnych plików, czyli mamy tutaj podane, na początku importowaliśmy biblioteki jako library, jeśli importujemy jakiś plik robota, to importujemy go przez podanie komendy resource i ścieżkę do tego pliku. Nasz plik keywords robot możemy go przez Ctrl B otworzyć albo tutaj z pliku projektu. Nasze słowa kluczowe, mamy teraz troszeczkę więcej słów kluczowych, mamy user has access to website, to samo co było wcześniej. Używamy też user clicked search button, czyli kliknij w element tego wyszukiwania, poczekaj aż się pojawi input do wpisania tekstu. I teraz chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możemy przekazać zmienne do słowa kluczowego. Zmienne do słów kluczowych możemy przekazać na trzy sposoby. Po pierwsze możemy użyć, tak jak tutaj na przykład search xpath, po prostu zmiennej globalnej. Akurat tutaj w przypadku tego pliku zmienne globalne poprzez plik settings, które mamy tutaj pociągnięty, gdzie importujemy wszystkie biblioteki library, importujemy też zmienne. Zmienne mamy stworzone w pliku variables, czyli engine settings variables. Plik variables importujemy w pliku settings, plik settings importujemy do pliku keywords, a plik keywords importujemy do pliku z testem. Robot Framework działa w taki sposób, że jeśli w dowolnym pliku coś zaimportujemy, coś dodamy do jakiegoś jednego pliku, to kiedy potem ten plik użyjemy gdzieś indziej, to on zawiera wszystkie elementy, które podaliśmy w nim. Więc wystarczy tylko, że w naszym teście podamy tutaj jako resource podamy plik keywords i on zawiera te wszystkie i te biblioteki Selenium i te zmienne. Jak podać zmienną jeszcze do słowa kluczowego? Pierwszy sposób to jest podanie zmiennej globalnej. Drugi sposób, możemy podać zmienną jako część słowa kluczowego. Jako część słowa kluczowego. Czyli możemy to podać w środku słowa kluczowego albo na jego końcu. Kiedy podejmiemy tylko i wyłącznie na końcu, jest taka zasada, że używamy wtedy tutaj taga arguments i podajemy wszystkie argumenty, które są wymagane. 1, 2, 3, możemy bardzo dużo, tutaj dowolną ilość argumentów podać. Jeśli używamy argumentu w środku słowa kluczowego, to jeśli chcielibyśmy podać argument w środku i na końcu, załóżmy sobie na przykład tutaj, że chcielibyśmy dodać sobie jakiś argument type na przykład tutaj, to wtedy nie możemy użyć już tego argument, używamy wtedy tylko tej struktury wpisanej w słowo kluczowe. I teraz w jaki sposób używamy tych słów kluczowych, tak? Mamy tutaj user write value into search i there should be value in search field, dwa słowa kluczowe i słowo kluczowe search value should be i jakaś zmienna. Teraz tak, mamy user write something into search. Zauważcie, że nie ma tutaj różnicy, nie ma tutaj tej zmiennej wyszczególnionej w żaden sposób. Wszystko, co będzie po spacji po słowie write i przed spacją przed słowem into, wszystko, co tutaj wpiszemy, zostanie potraktowane jako nasza zmienna. Czyli jeśli sobie dopiszemy to jakieś losowe znaki, całość tego zostanie potraktowana jako zmienna. Jeśli mamy podane argumenty jako arguments na końcu słowa kluczowego, wtedy podajemy po podwójnej spacji podajemy tą zmienną i zostaje ona pokolorowana na fioletowo, tak jak już ktoś tam na początku wspomniał. I tak samo tutaj w tym samym, taki sam przypadek mamy tutaj w słowie kluczowym should be value, tak? Czyli cokolwiek podamy tutaj, to zostanie potraktowane jako nasza zmienna. Uruchommy ten test. I słowo something zostało wpisane. Przeglądarka się zamknęła. Wartość była poprawnie wpisana. Sprawdziliśmy ją dwa razy na dwa różne sposoby. Test się wykonał.
Więc dlatego też te testy są w prosty sposób zrozumiałe dla na przykład klienta, ponieważ nie musimy, możemy po prostu stworzyć zmienne w postaci zdań, tak? Mamy po prostu zdanie, które brzmi jakoś logicznie w języku angielskim i część tego zdania to jest nasza zmienna. Więc jest to bardzo wygodne do raportowania, bardzo łatwo jest to zrozumieć dla osoby nietechnicznej, na przykład dla klienta czy dla kogoś, kto się zaczyna uczyć. Kolejna rzecz. Przeszukaliśmy pojedynczego słowa, ale gdybyśmy chcieli teraz na przykład sobie przeszukać słów, na przykład 10, tak? Chcielibyśmy użyć 10 zmiennych, musielibyśmy 10 razy przepisać ten nasz test case. Żeby tego nie robić, użyjemy z biblioteki DataDriver, która jako argument, ponieważ argumenty możemy też podawać do bibliotek. Biblioteka DataDriver, jak sobie ją otworzymy, przelecimy przez strasznie rozbudowaną dokumentację. Bardzo rozbudowaną dokumentację. W initie przyjmuje na przykład plik, jakieś tam kodowanie i dużo różnych innych parametrów. My użyjemy tylko pierwszego parametru plik. Czyli podajemy plik, z którego ma nasz test skorzystać. Nasz plik nazywa się Search Values CSV i wyszukamy takich pięciu słów. Praca, zarobki, kwarantanna, zima, powietrze. Nie ma tutaj żadnych tutaj prób podprogowego przekazywania informacji. Nie podejrzewajcie mnie o to. I teraz jak skorzystać z tej biblioteki? Musimy podać test template, tak zwany, czyli podajemy wzorzec. Naszym wzorcem jest słowo kluczowe check main page search. W tym słowie kluczowym podajemy parametr value, zmienną value. Tak samo tą zmienną używamy w test case'ie i tak samo musi się nazywać ta zmienna tutaj w pliku CSV, żeby ta biblioteka mogła zadziałać. I tej zmiennej musimy użyć w nazwie test case'a, ponieważ nasz test wykona się tam 5-6 razy. Gdybyśmy nie użyli tej zmiennej w nazwie testu, to robot zwróciłby nam błąd, że mamy 5 tak samo nazwanych test case'ów. Dlatego wszystkie zmienne, które używamy w tej bibliotece, w tym pliku CSV, to też mogłyby być plik Excela, też by to zadziałało. Wtedy w pierwszej kolumnie, w pierwszym wierszu musielibyśmy podać nazwę zmiennej i w kolejnych wierszach wartości. Ta zmienna zostaje pobrana z tego pliku CSV, wrzucona do tego test case'a, wrzucona do naszego słowa kluczowego i w naszym słowie kluczowym robimy dokładnie to samo co wcześniej, tylko zamiast tutaj wpisanego something podajemy tutaj zmienną value. Więc jak widzicie, jest to już troszeczkę mniej czytelne, ale jeśli potrzebujemy tego, ktoś się tam pytał na przykład o testy API, taka biblioteka przy testach API bardzo się przydaje, kiedy wpisujemy sobie jakieś parametry, które mamy wysłać przez API po prostu w pliku CSV i wysyłamy 50 requestów z różnymi informacjami, zamiast pisać 50 test case'ów osobnych. I uruchommy sobie szybko ten test. Nie będziemy czekali, aż się skończy, ponieważ trwał on będzie dosyć długo, ponieważ za każdym razem, kiedy wpisujemy wartość, musimy otworzyć przeglądarkę, poczekać, aż się załaduje, wpisać nasz tekst, a następnie zamknąć przeglądarkę i cały proces powtórzyć. Nie mamy na to czasu, ponieważ szanujmy się troszeczkę, więc zrobimy od razu lepszą wersję. Użyjemy czegoś, co nazywa się sud setup albo sud teardown. Czyli wykonamy jakieś słowa kluczowe przed całą serią testów i po całej serii testów. Przed całą serią testów otworzymy sobie przeglądarkę i klikniemy w przycisk Search, a po całej serii testów zamkniemy przeglądarkę i zakończymy testy. Tutaj jest taka uwaga, ponieważ żeby stworzyć zmienną, możemy stworzyć zmienną w pliku variables. Albo możemy nadać zmiennej, możemy zrobić zmienną na przykład tekst poprzez słowo kluczowe set variable. I to stworzy nam zmienną lokalną o wartości na przykład I'm here. Tak, to stworzy nam zmienną lokalną o nazwie tekst. Zmienna lokalna powinna być z małej litery, ale to taka dygresja. Tak, czyli mamy zmienną lokalną tekst z wartością I'm here. Możemy też stworzyć zmienne testowe poprzez set test variable i możemy stworzyć zmienne dla całej serii testów jako set sud variable. Dlaczego o tym mówię? Chodzi o to, że jeśli chcielibyście stworzyć jakąś zmienną w trakcie sud setupu, w trakcie setupowania tutaj,
nie możecie użyć tego set test variable, ponieważ robot wam zwróci błąd. Jedyne słowo kluczowe, którego możecie użyć, to set variable, żeby stworzyć zmienną variable, żeby stworzyć zmienną lokalną, albo set sud variable, żeby stworzyć dla całej serii testów. Ponieważ w tym momencie, kiedy wykonujemy to słowo kluczowe tutaj, które pozwala nam użyć kilku słów kluczowych, kropki na początku dla robota są rozumiane jako kontynuacja tej samej linijki. Czyli tak naprawdę cały ten tekst to jest jedna linijka. I testy się jeszcze nie zaczęły, więc nie możemy zrobić zmiennej testowej. Taka mała uwaga, moglibyśmy też użyć tutaj test setup i test teardown, czyli dwie komendy, które pozwalają nam zrobić coś przed każdym testem i zrobić coś po każdym teście. I jak zobaczymy, plik trzeci wykona się dużo szybciej niż poprzednie. Cześć Kasiu, nie ma problemu, że się spóźniłaś, akurat mam chwileczkę przerwy, więc mogłem ci odpowiedzieć. Otworzyliśmy przeglądarkę, wpisujemy wszystkie nasze zmienne, które chcieliśmy i zamykamy przeglądarkę, czyli wszystko wykonało się dużo szybciej. I to jest koniec takiej podstawy na temat tworzenia testów, na temat podstaw współpracy z robotem. Teraz przejdziemy do części na temat list i słowników. Ponieważ istnieje też kilka sposobów, na które możemy stworzyć listy i słowniki w robocie i na które możemy ich użyć. Tutaj sobie pobrałem bibliotekę Library Collections i z tej biblioteki skorzystamy teraz w trakcie tego, w tym pliku. I teraz tak, mamy najpierw stworzoną listę poprzez, tak jak widzieliście wcześniej, wszystkie zmienne tworzyliśmy w schemacie dolar, nawias klamrowy, nazwa, zamknięcie nawiasu klamrowego, to oznacza zmienną dla robot frameworka, a listy i słowniki tworzymy na początku z mopą i z apersantem. Dlaczego? Bo tak to zostało wymyślone. To jest pierwszy sposób na stworzenie listy i słownika. Listy tworzymy podając po prostu kolejne elementy po podwójnej spacji, słowniki tworzymy podając wartość i klucz, wartość, klucz, wartość, po też podwójnej spacji. I za chwilę przejdziemy do tego, dlaczego jest to ważne, dlaczego ważne jest to, żeby pamiętać o tej notacji tutaj małpa i ampersand. Pierwszy test, który zrobimy, to jest something for list. Stworzymy listę poprzez create list, to jest drugi sposób na stworzenie listy. Podajemy create list i podajemy listę parametrów, które będą dostępne w tej liście. I trzeci sposób, też używamy create list do stworzenia pustej listy i następnie przypisujemy do niej jakieś wartości w kolejnych linijkach kodu. Musimy podać tą listę jako parametr i kolejne wartości do tej listy możemy dorzucić. Następnie porównujemy poprzez should be equal, porównamy sobie tą listę z tą listą i tą listę z tą pierwszą listą, żebyśmy mieli pewność, że wszystkie są stworzone w ten sam sposób. I na końcu zalogujemy sobie w konsoli tą listę, żebyśmy zobaczyli, że naprawdę te listy się stworzyły. Tutaj jest jeszcze taka zmienna slash n, to oznacza nową linijkę do wyświetlenia. Chodzi o to, że jeśli mamy coś, pokazujemy w konsoli, to pierwsza informacja pojawiłaby się nam tutaj z prawej strony zamiast tego słówka tutaj pas, co jest dosyć niewygodne, więc zawsze wstawiam tutaj pusty wiersz na początku, żeby wszystko mieć ładnie po lewej stronie tutaj w konsoli, żeby wszystko było ładnie widoczne. I następnie pokażemy w konsoli konwersję listy. Jak sobie wejdziemy w convert to list, nie chcę teraz mi podpowiedzieć tego, ale convert to list wykonuje Pythonową komendę list po prostu na informacji, którą mu podamy. I w Pythonie zadziałałaby taka wartość w nawiasach, on by to zrozumiał jako krotkę i skonwertowałby nam to na listę, a zobaczymy, co z tym zrobi robot framework. To jest plik czwarty. OK.
Plik czwarty, pokazała nam się nasza lista pierwsza jako prawidłowa lista, tak jak w Pythonie. Niestety druga lista została zinterpretowana jako wartość tekstowa i rozrzucona na kolejne elementy, więc niestety nie zadziała to w taki sposób dla jak w Pythonie dokładnie, więc trzeba na to uważać przy tworzeniu list. Wykomentujmy ten kod, żeby nam nie przeszkadzał tutaj. Generalnie jeden z pluginów, który mam zainstalowany, jeszcze wam szybciutko pokażę, plugin Run Robot Framework File i Run Robot Framework Test Case. Te dwa pluginy pozwalają nam spod prawego przycisku myszy uruchomić kod, uruchomić plik w robocie. Tylko ja tego nie używam, ponieważ domyślnie te wtyczki korzystają z głównej instancji Pythona zainstalowanej na komputerze, a ja wszystko mam zainstalowane w wirtualnym środowisku tutaj w Pythonie, więc niestety nie wykryłoby tych bibliotek, które potrzebuję, gdybym uruchomił tak, więc będę tutaj wykomentowywał niepotrzebne elementy kodu. Dlaczego wspominałem, że ważna jest ta notacja z małpą i ta notacja z ampersantem przy listach? Ponieważ jak zobaczymy tutaj, kiedy porównywaliśmy nasze listy, porównywaliśmy je poprzez dolara. Ale dlaczego? A stworzyliśmy ją poprzez małpę. Tworzyliśmy listę, a odwołujemy się do niej potem poprzez dolara. Dlatego, że kiedy odwołujemy się do listy poprzez dolara, zostają zwrócone elementy tej listy, ona zostanie zwrócona jako lista. A jeśli odniesiemy się do niej poprzez małpę, zostanie to potraktowane jako lista obiektu, jako lista parametrów, którą możemy wykorzystać na przykład do przerzucenia jako parametry do słowa kluczowego. Mamy listę zawierającą elementy value 1, 2 i 3 i słowo kluczowe, które przyjmuje trzy parametry. I teraz dzięki temu, że użyjemy tej małpa list, te trzy wartości zostaną automatycznie przypisane jako trzy parametry w tym słowie kluczowym. Uruchomimy sobie kod. To słowo kluczowe jedyne co robi, to loguje w konsoli wartości tych parametrów, które mu podajemy i prawidłowo zostały tutaj te wartości pokazane w konsoli. Więc pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie użyć parametrów bez nazw, używamy listy. Jeśli chcielibyśmy parametry z nazwami, możemy użyć słownika i w ten sposób możemy podawać dużo parametrów naraz do jednego słowa kluczowego. I teraz to samo, co robiliśmy na początku dla list, zróbmy sobie dla słownika, czyli mamy słownik stworzony poprzez ampersanta klucz wartość. I drugi sposób stworzenia słownika poprzez create dictionary, podajemy klucz odstęp wartość, klucz odstęp wartość, albo to samo możemy zrobić poprzez stworzenie pustego słownika i dopisanie do niego poprzez set to dictionary jakichś wartości. I to samo, co robiliśmy na początku, porównamy sobie should be equal, sprawdzimy sobie, czy te słowniki są na pewno takie same i pokażemy w konsoli wynik tego, co stworzyliśmy. Test przeszedł, słownik wygląda tak dokładnie jak słownik Pythonowy, więc wszystko się wykonało. I ostatni krótki plik, zanim przejdziemy do tworzenia bibliotek. Tutaj zobaczymy sobie, jak działają pętle w robot frameworku. W robocie mamy tylko pętlę for, nie mamy takiej wprost pętli while. Możemy ją zasymulować, jej działanie, co za chwilę zrobimy. Ale domyślnie tak zaimplementowana w 100% jest tylko pętla for. Więc tak, co zrobimy? Zrobimy sobie w konsoli, wyprintujemy first list, następnie stworzymy listę z pięcioma elementami i struktura fora wygląda w bardzo prosty sposób, dwukropek for. I tak jak w Pythonie możemy iterować po elementach listy, czyli korzystamy z tej notacji z małpą, tak jak w poprzednim przykładzie robiliśmy z klasą, z słowem kluczowym. I potem po kolejnych slashach podajemy kolejne elementy tego fora. Jeśli chcemy z niego wyjść, po prostu piszemy sobie jakieś kolejne słowo kluczowe, na przykład take random value, dajemy sobie kolejne słowo kluczowe, które bez slasha, to znaczy, że wyszliśmy z tej pętli for. Uruchommy ten test, to jest piąteczka. I po kolei wyprintowały nam się pięć wartości.
Następna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to wychodzenie z pętli wcześniejsze, czyli wychodzimy z pętli, jeśli indeks będzie 9. Tutaj iterowaliśmy po elementach listy, teraz iterujemy po zakresie od 0 do 10. I jeśli będzie indeks 9, to wychodzimy z pętli. Ten pierwszy kod sobie wykomentujmy. I pokazało nam wartości second list od 1 do 8, czyli zgodnie z tym, co założyliśmy, ponieważ najpierw sprawdzaliśmy, a potem pokazywaliśmy w konsoli. Więc pętla for jest bardzo prosta. Pętlę while możemy w pewien sposób zasymulować działanie tej pętli poprzez takie słowa kluczowe, na przykład jak wait until keyword succeeds, czyli czekamy, aż słowo kluczowe wykona się, aż słowo kluczowe zwróci nam wartość poprawną, nie będzie w nim błędu. Naszym słowem kluczowym będzie take random value, czyli słowo kluczowe, które losuje wartość, losuje jedną liczbę, tak jednocyfrową liczbę, jedną cyfrę. O, to jest to, czego mi brakowało. Losuję jedną cyfrę, pokażę nam ją w konsoli i jeśli ta cyfra będzie jedynką, to będzie wartość prawdziwa, jeśli nie, to nastąpi błąd i słowo kluczowe powinno wykonać się jeszcze raz. I na końcu sprawdzimy sobie, czy to naprawdę jest jedynka. Jest tutaj jeszcze jeden mały trik w robocie, jeden taki mały problem z robotem, bo nie da się tak po prostu zwracać rzeczy jak w Pythonie. W Pythonie moglibyśmy od razu tutaj generate random string, od razu moglibyśmy zrobić return tutaj, tak? I to by nam zwróciło od razu tą wartość 1. W robocie musimy najpierw stworzyć zmienną i potem tą zmienną zwrócić. Nie możemy zwrócić słowa kluczowego, które coś zwraca. To niestety w robocie nie działa w ten sposób. Dlatego dla osób, które są bardzo przyzwyczajone do Pythona, pewne elementy robota są troszeczkę nieintuicyjne, dlatego też ten webinar, żeby móc Wam te rzeczy przedstawić. I puśćmy nasz test, wylosował 9, 0, 8, 8, 3, 8, 5, 9, 5, 6. No niestety, w ostatnim kroku udało nam się wylosować 1, więc super, test przeszedł. To się bardzo przydaje, oczekiwaliśmy 10-krotnego powtórzenia słowa kluczowego co sekundę, to się bardzo przydaje przy czekaniu na jakieś odpowiedzi od API, na jakieś eventy, na przykład jeśli chcemy pobrać jakiś event skądś, to bardzo się ta komenda przydaje, to jest takie troszeczkę zasymulowanie działania pętli while. I przejdźmy do najciekawszej części tego webinaru, czyli do tworzenia biblioteki własnej w Pythonie. Na początku stworzyłem dwie biblioteki dla pierwszego pliku, który chcę Wam pokazać. Stworzyłem dwie biblioteki, które wykorzystamy w naszych testach, po to, żebyście zobaczyli, jak skomunikować Pythona z robotem. Ponieważ robot framework, kiedy używamy komendy open browser, tworzy nam instancję przeglądarki, tak, instancję silnika Selenium i jej używa. Jeśli byśmy chcieli teraz stworzyć nową instancję w Pythonie, to nie będziemy w stanie się skomunikować z tą przeglądarką utworzoną przez robota, więc musimy się jakoś do niej dostać. I tutaj są właśnie dwie klasy, które pozwalają nam skomunikować Pythona z robotem, tak żeby móc działać na tej samej przeglądarce. Stworzyłem plik new Selenium library i get robot value. Na początku nasz test teraz będzie wyglądał tak, że zalogujemy się na stronę, ponownie na stronę jCommerce. Już Wam tutaj pokażę, jak tylko uda mi się przerzucić ją pomiędzy ekranami. Mam dosyć nietypowo ustawione ekrany, więc nie jest to takie proste. Mamy tutaj maila office@jcommerce.pl i tego maila spróbujemy tego maila wykorzystać, pobrać ze strony tego maila i pokazać go w konsoli, tą wartość tego maila. Jak się tworzy bibliotekę? Bibliotekę tworzy się bardzo prosto, tworzymy po prostu klasę w Pythonie. Importujemy tę klasę do pliku robota poprzez library i wszystkie metody, które należą do tej klasy, możemy automatycznie użyć jako słowa kluczowe w Pythonie. Koniec. Jest to bardzo proste,
ale ma w sobie kilka sztuczek, które pokażę Wam w następnym pliku. Kilka takich rzeczy, które sprawiają, że nie jest to tak idealnie oczywiste, jakby było, jakbyśmy chcieli. New Selenium Library pozwala nam właśnie skomunikować nasz kod w Pythonie z robotem, ponieważ poprzez bibliotekę built-in i getLibraryInstance pobieramy sobie instancję Selenium, którą stworzył robot. Z tej instancji pobieramy parametr driver i to pozwala nam uzyskać dostęp do silnika przeglądarki tego z Selenium Library. Dla biblioteki Appium robimy to samo, tylko pobieramy sobie element current application z biblioteki Appium Library. Jeśli byśmy chcieli zrobić to dla biblioteki Appium, wiem, że kolega na przykład tego wykorzystywał na projekcie, żeby jakieś rzeczy z clipboarda przerzucać pomiędzy komputerem a telefonem, na którym testował. I używając tego naszego getCurrentWebDriver pobierzemy element po selektorze CSS, pobierzemy sobie element e-mail z strony internetowej firmy jCommerce. I teraz tak, otwieramy przeglądarkę, pobieramy maila, mamy słowo kluczowe getEmail pod Ctrl B, możemy sobie przejść do tego słowa kluczowego z klasy Selenium Library. Możemy też wrócić i pokażemy sobie pusty wiersz, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Tylko tak, słowa kluczowego nie możemy użyć w komendzie log to console. Co zobaczycie, to słowo getEmail zostanie potraktowane jako tekst, a nie jako słowo kluczowe. Czyli tak jak mówiłem, jeśli chcemy sobie maila pokazać w konsoli, musimy go zwrócić do zmiennej i potem wrzucić do konsoli. Porównamy, czy mail się zgadza i zamkniemy przeglądarkę. OK, możemy tak zmienić plik, który uruchamiamy. Otwiera się przeglądarka. E-mail został zwrócony. I jak widzicie, tutaj get email pokazało się jako tekst w konsoli, tak? Czyli nie, to słowo kluczowe nie zostało wykonane dwa razy, wykonało się tylko raz. Następnie druga rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jak w Pythonie uzyskać wartość jakiejś zmiennej z robota, co pozwoli nam na pełną komunikację pomiędzy robotem a Pythonem. I teraz tak, mam dwie zmienne, dwie tutaj metody. Jedna, która bierze, podajemy po prostu całą zmienną do niej, może to sobie zamknijmy, czyli getVariableValue, podajemy po prostu całą zmienną, a drugą metodę, która przyjmuje tekst i wrzuca go do struktury, która wygląda tak jak struktura zmiennej w robocie, czyli dolar, nawiasy klamrowe i w środku tekst. I teraz, dlaczego tylko jedna z tych metod nam zadziała? Tylko jedna z tych metod nam zadziała, ponieważ mamy tutaj ukrytą zmienną hidden variable. Może sobie ukryjmy ten kod, żebyśmy to lepiej widzieli. Mamy hidden variable, zmienną hidden variable. I teraz, jeśli próbujemy ją pobrać do Pythona jako zmienną, to do Pythona zostanie to wrzucone jako wartość tej zmiennej, tak? Czyli zostanie to wrzucone jako Python nam to spróbuje znaleźć jako, będzie szukał zmiennej I'm not here, a nie zmiennej hidden variable, a my byśmy chcieli zmienną, dostać wartość tej zmiennej w Pythonie. Dlatego ta metoda getVariableByFullText nie zadziała, ponieważ tak, w tym momencie nie znajdzie nam takiej zmiennej, ponieważ taka zmienna nie istnieje w robocie, istnieje tylko zmienna z dolarem i z nawiasami klamrowymi. Takiej zmiennej nam nie znajdzie, ponieważ ona, mogę Wam to nawet pokazać, takiej zmiennej nam nie znajdzie, ponieważ nie będzie istniała zmienna I'm not here. Dlatego jedyny sposób, żeby pobrać zmienną z robota do Pythona, to właśnie podanie nazwy tej zmiennej, samej nazwy i wrzucenie jej do takiej struktury, żeby pobrać tą wartość z robota w Pythonie. I teraz możemy sobie pokazać tą zmienną
Tak, udało nam się log to console, I'm not here, wszystko zadziałało. Także trzeba na to uważać przy pobieraniu zmiennych do Pythona, żeby pobrać nazwę zmiennej, a nie jej wartość. Oczywiście możemy wrzucić od razu wartość, tak? To nie przeszkadza nam to, ale warto o tym pamiętać, że tak to jest traktowane. I ostatnia rzecz, ponieważ czas nam się też kończy, ale też już zmierzamy do samego końca. Ostatnia rzecz, czyli zarządzanie tymi bibliotekami Pythonowymi. Ponieważ na początku dużo problemów sprawiało mi to, że tworzyłem jakiś obiekt w Pythonie, importowałem go do robota, zmieniałem jakieś jego parametry, po czym okazywało się, że on tych parametrów nie trzyma, albo że ma zupełnie parametry z innego obiektu i było to dla mnie trudne na początku, żeby zrozumieć, jak dokładnie działają te biblioteki w robocie. Dlatego przygotowałem taką serię testów, która w prosty sposób wam to wytłumaczy i pokaże dokładnie, jak zarządzać tymi bibliotekami. Mamy dwie biblioteki, first test class, która ma wartość value first i loguje do konsoli, przy tworzeniu tej klasy logujemy do konsoli initializing i wartość. Używamy do tego też biblioteki z robota built-in, tak żeby przy uruchomieniu pliku przez komendy robotowe ten plik się nam, ta wartość się nam pokazała. Jeśli byśmy po prostu chcieli do konsoli Pythonowej, to by nie zadziałało. I mamy parametr, mamy metodę change value, która pozwala nam zmienić tą wartość value na jakąś inną. Żeby mieć pewność, że prawidłowo na nią wpływamy, zwracamy najpierw wartość tej zmiennej, potem ją zmieniamy i zwracamy tą zmienioną wartość. Za chwileczkę zobaczycie dokładnie, dlaczego to robimy w ten sposób tutaj. I druga klasa, jak nazwa wskazuje, second test class, która ma parametr value second. I też przy tworzeniu tej klasy zwracamy initializing z wartością do konsoli. Też mamy klasę, też mamy to dokładnie tak samo nazwane, tak zwaną metodę, czyli z poziomu robota tak samo nazwane słowo kluczowe. Tutaj tylko zwracamy po zmienieniu tej wartości, zwracamy ją do konsoli i mamy też jeszcze metodę, czyli słowo kluczowe getValue, które zwraca nam tą zmienną. I teraz tak, logujemy do konsoli I'm here i zobaczymy, co się stanie, jeśli wykonamy sobie taki test. Zaimportowaliśmy tutaj bibliotekę second test class i dwa razy first test class, raz z nazwą first, raz z nazwą first again. I tutaj pierwsza taka podchwytliwa rzecz, robot framework tworzy przy zaciąganiu bibliotek, tworzy tylko zawsze jedną instancję danej klasy. Zobaczcie, tutaj mamy initializing second, initializing first. Pomimo, że zaimportowaliśmy dwie te klasy, to zostały one tylko raz zainicjalizowane. Dlaczego? Ponieważ ta domyślna instancja tego obiektu służy tylko do tego, żebyśmy mogli tutaj użyć słów kluczowych change value bez podawania żadnej klasy, tak? Ale jeśli zrobimy sobie teraz tutaj change value, to robot nie będzie wiedział, z której klasy ma skorzystać, ponieważ ma trzy klasy, z których może użyć. Ma second test class, tą klasę, ma klasę z nazwą first i klasę z nazwą first again, tak? Czyli on widzi te instancje, widzi te klasy, te pliki z tymi klasami widzi, ale przy tworzeniu, przy startowaniu plików tworzy tylko jedną instancję dla tej klasy first test class. To jest taka pierwsza rzecz, troszeczkę nieintuicyjna, mogłoby się wydawać, ale jak się na tym człowiek głębiej zastanowi, to ma to trochę sensu, jeśli w to troszeczkę głębiej wejść. Tak, czyli nie możemy użyć change value, no bo mamy ją dla robota w trzech miejscach, tak? Dwa razy w klasie first test class z różnymi nazwami i raz w klasie second test class. Co w takim razie możemy zrobić? Pierwszą rzecz, którą możemy zrobić, to możemy podać bezpośrednio nazwę klasy, z której chcemy skorzystać, z tym słowem kluczowym. Słów kluczowych z Pythona możemy używać bez podkreśleń, bez podłóg albo z. To jest obojętne, to jest, że tak powiem, tożsame, ale przyjęliśmy u nas na projekcie taką nomenklaturę bez tych, tak żeby wszystkie słowa kluczowe wyglądały dokładnie tak samo. On tutaj podkreśla to jako błąd. Niestety tak czasem jest w robocie, że niektóre rzeczy interpretowane są jako błędne, pomimo że działają, jak zaraz zobaczycie. I co tutaj robimy? W tym miejscu używamy metody change value dla klasy first z tą nazwą dla tej klasy.
Następnie zmieniamy wartość dla tej klasy i ponownie zmieniamy wartość dla tej pierwszej klasy, tylko po to, żebyśmy zobaczyli, że naprawdę są tworzone osobne instancje i że te instancje są od siebie niezależne. Uruchamiamy test. I teraz tak, first change zamieniło nam zmienną first na first i jak widzicie, przy tworzeniu, przy używaniu pierwszego słowa kluczowego przypisanego konkretnie do tej klasy, został stworzony jej obiekt. Tak to działa w robocie, że kiedy wskazujemy na konkretną klasę, wtedy przy pierwszym jej użyciu zostaje stworzony osobny obiekt, który potem możemy wykorzystywać. Czyli mamy first, czyli parametr value dla tej klasy first będzie od teraz first z wykrzyknikami. Dla klasy first again przyjął wartość first again i dlatego zrobiliśmy to w ten sposób, że logujemy najpierw tutaj w tym first klasie przed zmianą logujemy i po zmianie, po to żebyśmy mogli zobaczyć jaka wartość zostanie wykazana dla użycia jeszcze raz change value dla klasy first. Czyli zostanie wartość first, czyli ta wartość nie została nadpisana w tym obiekcie klasy first, tak? Klasa first i first again są od siebie zupełnie niezależne, tutaj też nastąpiła inicjalizacja, więc tak naprawdę to, co moglibyśmy się spodziewać, że jest zrobione tutaj, tak naprawdę ta inicjalizacja dzieje się w momencie, kiedy używamy pierwszej metody z danej klasy. To już zrobiliśmy sobie wcześniej change value first, które zwróci nam błąd, że nie widzi bibliotek, możemy to puścić jeszcze raz. Drugi sposób, w jaki możemy sobie z tym poradzić, oprócz podania konkretnej nazwy biblioteki, z której chcemy skorzystać, to ustawienie kolejności, w jakiej ma robot framework przeszukiwać. Bierzemy sobie instancję klasy first, instancję biblioteki tak naprawdę first again, przypiszemy je do zmiennych i ustawimy poprzez set library search order, ustawimy sobie klasę first, first again i engine libraries second test class, czyli najpierw będziemy szukali w tej klasie, potem w tej w bibliotece, potem w tej i na końcu second test class. Czyli jeśli będzie jakieś słowo kluczowe występowało we wszystkich trzech, to wtedy robot framework zwróci nam, spojrzy najpierw tutaj, jeśli tutaj nie będzie słowa kluczowego, poszuka tutaj, jeśli tu nie będzie, to poszuka tutaj. Uruchommy ten test i jak widzimy, jeśli przypisaliśmy daną bibliotekę do zmiennej, to po kropce możemy użyć w ten sposób, dostać się do jej parametrów, czyli first instance.value zwróci nam wartość tej zmiennej value dla tej instancji, dla instancji tej klasy. Wcześniej po kropce, po nazwie używaliśmy słów kluczowych. W ten sposób nie możemy użyć zmiennej, ale to jeszcze za chwileczkę też będziemy sobie omawiać. Czyli tak, zmieniamy change value, tak jak poprzednio to, co nie zadziałało, tak teraz change value zadziałało, zwróciło nam wartość, zadziałało, zwróciło, przyjęło wartość first. I teraz tak, przy inicjalizacja nastąpiła tutaj, nastąpiła inicjalizacja klas. Słowo first dla pierwszej zmiany zostało zastąpione na first z wykrzyknikami i teraz sprawdzamy wartości dla instancji tej. Zmiana została zamieniona na first z wykrzyknikami, dla drugiej instancji first pozostało first i get value dla słowa get value z second test class zwróciło nam wartość value dla tej drugiej klasy. I dla niej też słowo second nie zostało zmienione, więc trzeba na to uważać, na to zarządzanie bibliotekami, ponieważ nie jest to tak idealnie proste. I teraz pokażę wam parę rzeczy, które nie zadziałają jeszcze, tak żebyście wiedzieli, w jaki sposób dostawać się do tych zmiennych, do tych słów kluczowych w robocie. Tak jak mówiłem, dostanie się do zmiennej poprzez nazwę klasy i kropka zmienna nie zadziała, ponieważ robot framework oczekuje tutaj słowa kluczowego, a klasa first start class nie ma słowa, nie ma metody value, tak? Więc nie znajdzie nam takiego słowa kluczowego, pokaże się nam błąd. Drugi przypadek, który też nie zadziała, w momencie, kiedy będziemy sobie chcieli w taki sposób przypisać zmienną do, tak powierzymy sobie zmienną, tak jak wcześniej działało, tak? Mogliśmy sobie się odnieść do tej zmiennej value, ale nie możemy w ten sposób po prostu podać wartości do tej zmiennej value,
żeby ją zmienić, ani tutaj, ani sam z żadnym równa się to też nie zadziała. Więc też oczekuję tutaj słowa kluczowego, które zwróciłoby nam wartość do tego parametru value, a nie mamy słowa kluczowego ofery z wykrzyknikami, więc to też nie zadziała w taki sposób. No i niestety, jeśli stworzymy sobie instancję danej klasy i będziemy chcieli po kropce tutaj odnieść się do słowa kluczowego, to też nam w ten sposób nie zadziała. To możemy, taki zapis możemy użyć tylko w momencie, kiedy mamy nazwę tam first, tak? Change value, wtedy to działa. Jeśli mamy już tak złożony obiekt, to nie zadziała nam to, ponieważ robot framework zwróci nam, że nie ma słowa kluczowego o takiej nazwie. On całą tą treść traktuje jako nazwę słowa kluczowego, ale żeby nie zostawiać was w takim zawieszeniu, to pokażę wam dla odmiany coś, co zadziała. Czyli stworzymy sobie instancję first instance again i zmienną możemy przypisać poprzez set variable, czyli tak jak tworzyliśmy normalnie zmienną, tak samo możemy ją przypisać do zmiennej w jakiejś klasie i pokażemy sobie tą wartość, tak tutaj zostały stworzone obiekty tej klasy i zostanie nam wyprintowane first z wykrzyknikami, czyli zmienna się ustawiła. I ostatnia rzecz na dzisiaj, którą zrobimy, to zrobimy, zadam wam jedno pytanie, ponieważ tak, printujemy pustą wartość do konsoli, potem pobieramy get value second class na zmienną variable, tak? I ustawiamy, czyli tworzymy sobie zmienną variable, która przyjmuje wartość get value, czyli wartość second, tylko z dużą pierwszą literą. Potem używamy poprzez nazwę klasy, tak, jeśli daliśmy nazwę, możemy użyć takiej nazwy, jeśli nie daliśmy nazwy, możemy użyć tej nazwy, po prostu nazwy klasy. Używamy słowa kluczowego change value i zmieniamy wartość tego obiektu na second. Następnie poprzez get value pobieramy kolejną do kolejnej zmiennej other variable i następnie tworzymy instancję obiektu second test class, instancję second test class do zmiennej second i pokażemy tą wartość sobie w konsoli. I teraz co się stanie? Tylko raz zmieniliśmy tą wartość change value na second i co się stanie, jeśli to uruchomimy? Jeśli to uruchomimy, zostanie nam zwrócone dwa razy zmienna tutaj wartość second z wykrzyknikami i tylko ta zmienna variable, którą stworzyliśmy tutaj na początku, tylko ona będzie niezmieniona w jakikolwiek inny sposób, potem stworzymy obiekt tej klasy, to cały czas ta zmienna już będzie zmieniona. Dlatego dobrze jest nazywać, jeśli chcemy stworzyć kilka instancji danego obiektu, dobrze jest je sobie nazwać, tak żeby łatwiej móc sobie nimi zarządzać. I to tyle, przełączmy się z powrotem na prezentację, ponieważ mam jeszcze kilka słów do powiedzenia takich bardziej ogólnych. Nadchodzące eventy, które są w naszej firmie, czyli Akademia JDevelopera w .NET-cie, Akademia JDevelopera w Javie oraz Akademia JTestera, czyli trzy kursy, które można odbyć w naszej firmie. Pierwsze dwa kursy dla programistów to są praktyki 8-tygodniowe. Jeszcze sobie tutaj upewnię się, że dobrze wam przekazuję informacje, ale to są praktyki 8-tygodniowe w naszej firmie, a Akademia JTestera to jest 5 spotkań, które się odbywają w soboty, które są spotkaniami przygotowującymi do pracy testera w naszej firmie i po tych praktykach i po Akademii JTestera dla najlepszych osób jest możliwość zatrudnienia się w naszej firmie. Za niedługo ruszą rekrutacje na te i na praktyki i na Akademię JTestera, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych, kto chce dołączyć, to zapraszam. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, możecie je teraz zadać. Magda wam tam odpowie z takimi pytaniami miękkimi na temat tych praktyk, jeśli byście mieli jakieś pytania. Kolejne eventy, które mamy w najbliższym czasie, webinar 6 kwietnia,
i Bite IT, który planujemy pod koniec maja, o ile oczywiście sytuacja będzie w Polsce i na świecie taka, że będzie się już można spotykać, co jest lekko wątpliwe, ale nadzieję trzeba mieć. Więc jeśli będzie możliwość spotykania się z ludźmi, to spotykamy się w strefie centralnej w Katowicach. Jeśli nie, będzie to wydarzenie zdalne. Zapraszamy do grupy Bite IT na Facebooku i na LinkedInie. Dołączcie, jeśli chcecie nie przegapić informacji o kolejnych takich webinarach jak dzisiaj i kolejnych ciekawostkach związanych z naszą firmą. Jeśli ktoś z Was chciałby wystąpić w ramach takiego webinaru jak dzisiaj, to zapraszam, można jak najbardziej skorzystać, zgłosić się na link podany tutaj na screenshocie i można też wystąpić w takim wydarzeniu, jeśli byście chcieli jakąś wiedzą swoją podzielić. I zapraszam do wypełnienia ankiety z tego webinaru, czy Wam się podobało, czy nie. Także zapraszam, jeśli chcecie wypełnić tę ankietę, tutaj też jest link, możecie to zrobić. Ten link będzie teraz tutaj trochę wyświetlony, potem jeszcze na chwilę przełączę na grupy. I odpowiem teraz na część pytań szybciutko z czatu. Jeszcze tylko skopiuję sobie jeden link, bo chciałbym Wam go wysłać. Chciałbym Wam wysłać jeszcze jeden link, zanim zakończymy nasze spotkanie. OK. Bo tak, kod jest dostępny, będzie dostępny w repozytorium, tylko musiałbym, jest dostępny na moim repozytorium, tylko muszę się do niego, muszę sobie, zaraz kopiuję do niego link i postaram się go Wam wysłać, a jeśli nie, to osoby chętne zapraszam do kontaktu mailowego i podeślemy ten link mailem po webinarze, możemy też taki link do tego repozytorium podesłać. Będzie nagranie udostępnione, będzie też wysłane dla wszystkich, którzy nie mogli dołączyć, także będzie. Czy tło w edytorze zawsze musi być ciemne? Tak, tło w edytorze musi być zawsze ciemne. Na kolory już odpowiadałem, Marcinie, bardzo Cię pozdrawiam serdecznie. Marcin jest to programista od nas z projektu. Dlatego wybaczcie mu wszystkie takie zaczepne wiadomości. Tak, da się pisać testy API z podstawowymi metodami HTTP w Robot Frameworku. Co prawda ja osobiście pisałem to w czystym Pythonie, ale wiem, że istnieje też biblioteka requests dla Robot Frameworka. Także na pewno da się to zrobić przez Robot Frameworka. Ja osobiście pisałem to bezpośrednio w Pythonie. Jest biblioteka Request, która do tego służy. Okej. Więc może czy da się Robot Frameworka zgrać z Grafaną, na przykład przez Prometeusza? Nie mam pojęcia, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czy może się ktoś pozbyć tego trolla z czatu? Niestety troli z czatu się pozbyć dosyć trudno. Tak, kod będzie do pobrania, tak jak mówiłem, jeśli chyba teraz nie mam tutaj z firmowego laptopa dostępu, bo mam ten kod na swoim prywatnym repozytorium, więc wrzucę Wam link do tego, wyślemy Wam po prostu do wszystkich uczestników link do tego repozytorium z takim podsumowaniem po webinarze, a jakby ktoś chciał wcześniej, to też się możecie zgłosić. Okej. Okay. Jak podejrzeć kod Pythonowy, który jest pod spodem słów kluczowych, na przykład Open Browser? Do tego, tak jak było już wspomniane, ktoś tam też mówił, możemy skorzystać z IntelliBota i z Robot Framework Support. Te dwa pluginy działają. Aha, bo wy teraz widzicie prezentację, czy widzicie. Wy teraz widzicie prezentację, a nie mój kod. Ok, ale są dwa pluginy. IntelliBot i Robot Framework Support. Tylko pamiętajcie, żeby osobno zaimportować wszystkie biblioteki, które są wewnątrz biblioteki Selenium, ponieważ tylko wtedy to zadziała. OK. To pytanie o repo. Kto u Was odpowiada za CI? Aktualnie na projekcie, na którym pracuję, za CI odpowiada. Za CI odpowiadają DevOpsi u nas. Także tyle. Na Udemy jest dużo kursów robota.
Jest też dużo kursów dostępnych za darmo gdzieś na YouTubie. Wiem, bo sam jakiś czas temu z nich korzystałem. Jest też ta, też polecam po prostu stronę Robot Frameworka. Tam jest bardzo dużo na stronie Robot Frameworka jest bardzo dużo przykładów, bardzo dokładnie wszystkie metody, klasy i biblioteki są poopisywane. Jest też bardzo dużo bibliotek dostępnych od ręki. Także możecie zobaczyć sobie to na stronie Robot Frameworka albo po prostu w dokumentacji, jak zaimportujecie daną bibliotekę, ta dokumentacja jest bardzo rozbudowana i bardzo dobrze opisana. Duża wada Robot Frameworka jest taka, że wsparcie społeczności nie jest tak ogromne jak przy Selenium. Jeśli korzystacie na przykład z takiej strony jak Stack Overflow, rozumiem, że oczywiście wszyscy jesteście tak doświadczeni, że nikt się nie przyznaje, że korzysta z Stack Overflow, ale jeśli macie jakiś problem z Selenium, to na 99% znajdziecie odpowiedzi na 99% znajdziecie odpowiedzi na jakiejś stronie co do tego. W robocie nie jest to aż tak rozbudowane. Jest dużo podpowiedzi, jak rozwiązać jakieś problemy. Dużo problemów jest rozwiązanych w robocie, ale nie wszystkie problemy są rozwiązane. Czasami musiałem do czegoś dochodzić sam. Więc na pewno to wsparcie takie społecznościowe dla robota jest troszeczkę mniejsze niż w Selenium. Tu jest jeszcze pytanie, jakiego keyworda używasz do sprawdzania, czy element nie jest widoczny w Appium Library. Nie ma takiego keyworda wprost. Jak ja bym to zrobił? Wydaje mi się, że jest takie słowo kluczowe, element should not be visible, ale głowy za to teraz nie dam. Jest na przykład element should not be visible. Jest takie słowo kluczowe, więc myślę, że można z niego bezpośrednio skorzystać. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Niestety nie mam tutaj tego linku do mojego repozytorium, więc poproszę Magdę, żeby do wszystkich członków, którzy byli tutaj i do wszystkich, do których będzie wysyłała nagranie, żeby rozesłała też ten link do repozytorium, jak tylko go dostanę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy webinar. Trzymajcie się jakoś tam w tych trudnych czasach i cześć. Do zobaczenia na następnych webinarach. Myślę, że jeszcze się spotkamy w przyszłości. Hej.